Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie. Dziś będziemy, a właściwie ja będę omawiał Napoli, rewelacyjny krążownik włoski, jeśli chodzi o modyfikacje. Tutaj do wyboru jest tylko ta jedna na zamiankę. Chyba, że ktoś bardzo chce, to jeszcze może wziąć system kontroli uszkodzeń, ale reszta według mnie to tutaj jest bez zmian. No, ewentualnie, jak są osoby, które chcą robić ten okręt pod dodatkową, co według mnie jest błędem. No, ale takie osoby też mogą być, no to jak najbardziej można sobie się pobawić pod dodatkową. Ale tutaj są na tyle fajne działa, że żal ich nie boostować kapitanem, jeśli chodzi o flagowanie to takie. No, jeśli będziecie mieli chęć tutaj strzelania sobie z dodatkowej, no to warto zamienić jedną flagę na tą, która wspiera dodatkową. Mamy tutaj oczywiście dym, samolocik z dodatkowego sprzętu. Dym zawsze jest przydatny, zarówno wszystkie włoskie okręty mają ten sam dym, więc można z niego strzelać całkiem fajnie, można uciekać na nim, więc jest bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o kapitana, tak tutaj mój wygląda. Grałem pod chyba już 3 czy 4 różnymi. To jest okręt, który najwięcej tutaj się bawiłem, jeśli chodzi o kapitana. I w tym ustawieniu gra mi się najlepiej, jakie teraz widzicie. No, przydałoby tu się jeszcze większe obrażenia z przeciwpancernych, ale te 5% to nie jest jakoś tam już nie wiadomo ile, więc można sobie darować. Przydałoby się jeszcze też oczywiście ekspert w wyburzaniu, ale... No, torped nie ma co się za bardzo nim interesować, bo tutaj niewiele dają. Pelotę też nie warto że za bardzo tak tutaj wspierać. Więc te ustawienie jest według mnie najlepsze. Ale to tylko moje zdanie oczywiście. Pamiętajcie też, że okręt posiada rewelacyjne tutaj premie. Dlatego warto go mieć i warto tutaj jak najwięcej sobie na tym robić, zarówno ekspić, jak i zarabiać. Okręt jest świetnie opancerzony, jest to jedna z lepiej opancerzonych jednostek. Oczywiście dalej będzie dostawać cytadele od dużego kalibru dział z pancerników, więc to, że coś jest świetnie opancerzone, nie znaczy, że jest niezniszczalne, po prostu trudniej to zniszczyć i tyle. Więc, ale też jak się ustawimy pod kątem, to sporo potrafi dingać. Kaliber dział również bardzo dobry, 254 mm. Znaczy, są to działa, które się dosyć przyzwoicie kręcą, jak na ten kaliber. Dosyć dobry reload dział jest. Zasięg 16,3 przyzwoity. Rozrzut jest też bardzo w porządku, 165. Podpalenia, obrażenia i przede wszystkim tutaj penetracja na OBK 42, też całkiem w porządku. Większość rzeczy nam będzie przebijać. I genialne są tutaj prędkości wylotowe, 254, 245, to jest rewelacja. Jeszcze Cytadele 6150 też są bardzo przyjemne. Więc działa super. Dodatkowa tutaj strzela z SAP-ów, czy też PPO. Ja mam określenie PPO, więc to też są rewelacyjne pociski. Tutaj no, można się na tym pobawić. Można też robić jakieś akcje typu, że odpalamy dymek i sobie wpływamy na blisko do przeciwnika, te sapy sobie strzelają. Robimy takiego mini szlifena w wersji krążownikowej. Możemy sobie z tego dymku torpić, czekać aż działa zrobią swoje i później ewentualnie na koniec jeszcze wystrzeli z głównej baterii i tyle. No, tego typu akcje. Ale tak jak mówię, ten okręt się lepiej sprawdza z standardowego uzbrojenia. Według mnie torpedy 2x4. Bardzo słabe, no ale są. Są zawsze jak się gdzieś tam przytorpi na pozycję, na dym, na blisko, jak przeciwnik gdzieś jest w takiej walce już bezpośredniej, no to lepiej mieć niż nie mieć. Atak lotniczy tutaj też jest. 2 klucze na 8 km. No, zasięg mógłby być większy, ale lepiej mieć niż nie mieć. Obrona przeciwlotnicza jest dobra. Nie świetna, nie rewelacyjna, nie jakaś słaba, po prostu dobra. Trochę tych samolotów będzie cały czas spadać, ale są lepsze krążowniki przeciwlotnicze. No i nie mamy rozbicia. Jeśli chodzi o manewrowanie, to tutaj według mnie jest bardzo dobre. Świetna prędkość tego okrętu. Bardzo przyjemnie on też zawraca, manewruje.
więc powinien przypaść wam do gustu. I kolejna rewelacyjna wartość to wykrywalność 10.3. To jest wartość krążownika, przybliżona do krążownika lekkiego. Proszę bardzo. Tutaj mamy 9.8, więc zobaczcie, Wenecja 12.4. Więc naprawdę, jeśli chodzi o kamuflaż, jest rewelacyjny i pomaga, i to bardzo w grze. Dobra, zapraszam na bitewkę. Jesteśmy, no tutaj bitwa akurat była z dwoma Jediami w Plutonie. Całkiem przyjemnie się grało. Ogólnie też wybrałem ją, bo tutaj widać spore możliwości tego okrętu, a także chyba najbardziej optymalny gameplay do niego. Jest to jednostka, która może być niezwykle groźna na średnim dystansie, no ale oczywiście trzeba wybierać takie momenty, żeby przeciwnika nie było za dużo, no bo wiadomo, jak zaczną do nas strzelać 3-4 okręty, to nieważne czym gramy, i tak nas zmielą. Taka jest prawda. Jeśli chodzi o zwalczanie jednostek, dla kogo jest to najgroźniejszy okręt, a dla kogo do przeżycia? Więc do przeżycia na pewno jest dla niszczycieli i pancerników na daleko, ale oczywiście dalej będziemy zadawać jakieś tam obrażenia, zwłaszcza jak sobie przełączymy na ubeki. Ten okręt jest dobry do wyławiania i strzelania w niszczyciele na średni dystans i daleki, z tego względu, że ma szybkie pociski. No ma ich 9, ma długi reload, dlatego nie jest jakiś super groźny dla niszczarek. Ale jak trafi, to tam te 4-5 tysięcy na salwę może wpaść, zwłaszcza jak będzie celna. No i tak jak mówię, na daleko. Dużo okrętów ma problemy, zwłaszcza krążowników, ze wstrzeliwaniem się na daleko w niszczyciele, ze względu na to, że mają o wiele wolniejsze pociski, trzeba brać bardzo duże korekty, niszczyciel ma dużo czasu, żeby zmienić kierunek, no i ten ogień jest o wiele mniej skuteczny, niż bym mógł być. A tutaj, a właśnie jeśli chodzi o ten krążownik, mamy najszybsze pociski, jedne z najszybszych pocisków w grze, więc strzelanko jest przyjemne. No, na daleko w pancerniki zazwyczaj będziemy musieli strzelać z obeków, chyba że jest to taki dystans, że w miarę fajnie się będziemy wstrzeliwać nad budówki. No to wtedy z przeciwpancernych jak najbardziej. Tutaj penetracje te przeciwpancerne najfajniejszą łapią już na średnim dystansie. Tam zależy oczywiście jaki pancernik, bo różne są tam te pasy opancerzenia burtowe. Ale tak już w okolicach 10 km sporo pancków zaczyna dostawać takie przyjemne obrażenia typu 10 tysięcy na salwę. Mówmy się, że to jest już fajne. Przyjemna salwka. Jeśli chodzi o takiego Hanowera, to zaraz będziecie mogli zobaczyć, że tutaj na te 15 km na jego opancerzenie to jest niewystarczające. No i też on tutaj zaczął odpływać, więc jest na maksymalnym moim zasięgu, więc niewiele się zrobi. Niemniej najlepsza walka, jeśli chodzi o ten krążownik, jest z innymi krążkami. Jeśli się one troszkę źle poustawiają, no to bardzo dużo HP-ków je to kosztuje. A co za tym idzie, jeśli jesteście na krążownikach i gdzieś tam na poli jest niedaleko, to radzę uważać, bo jak was dobrze złapie gdzieś na trochę większym pokazaniu burty, no to posypie się wasza łajba szybciutko. Na samym początku tym okrętem dobrze jest sobie trochę wyczekać, zanim właśnie niszczyciele się lekko wykruszą. Ta jednostka nie ma sonaru, więc jak wszystko co nie ma sonaru jest dosyć łatwe do zaskoczenia przez torpedy. Więc na torpy trzeba uważać, na samym początku przynajmniej bitwy, później oczywiście jest już trochę okrętów mniej okrętów, które może torpić, więc lepsze to jest do ogarnięcia. Ale początek, nigdy nie wiadomo, gdzie coś może iść, więc trzeba się trochę przykitrać i więcej pograć na tym swoim maksymalnym dystansie. Wtedy jest optymalnie. Ptaszków zawsze trochę pościągamy. Na szczęście to jest okręt porządnie opancerzony, więc sporo też wytrzymuje wszelkiego rodzaju
bomb, rakiet i torped. Mówimy o, oczywiście o wszystkim, co się zrzuca z samolotów, bo torpedy z Shimakaze bolą każdego tak samo mocno. Tutaj jak widzicie, będzie trochę strzelania za wyspę, ale zobaczcie, w jakiej odległości też trzeba być, jeśli chodzi o taki ostrzał. Pamiętajcie, że te pociski latają szybko, więc latają płasko. No, jak jest płaska trajektoria lotu, to nie możemy sobie podpłynąć jak desem czy jakimś tam usterem praktycznie przy wyspie i strzelać do góry. No nie, tutaj nic z tego nie wyjdzie, więc trzeba być w dalszej odległości od zasłony terenowej i wtedy można sobie w ten sposób łupać. Możemy też oczywiście odpalić dym. Tu jest chyba 8-8, można strzelać z dymu, więc jak przeciwnik jest gdzieś albo jest go za dużo, tak jakby tutaj nagle wszyscy zaczęli strzelać, dobrze by było odpalić dymek i z tego dymku strzelać ewentualnie. Pamiętajcie, żeby go używać, bo tutaj lepiej, żeby się nie zmarnował. Dobrze jest użyć na początku bitwy jeden, w środku bitwy jeden i zostawić sobie na koniec też jeden. Wtedy jest optymalnie. Jeśli chodzi o podpalanie, coś tam będzie podpalał, ale to nie jest jakiś turbo podpalacz. Reload dział jest po prostu za długi, żeby tych podpaleń było nie wiadomo ile, a nie jest to jakiś okręt, no tam 16% jest podpalenia, więc nie ma jakiejś turbo rewelacji, ale jak widzicie, od czasu do czasu coś się zaczyna palić, więc tych obeków, tak jak mówię, na początku, jak jest sytuacja dosyć groźna, można sobie postrzelać, no bo tutaj jakbym wypłynął na te okręty, no to umówmy się, że nieważne czym bym wypłynął, no cztery okręty z dużym kalibrem działa, jakby zaczęły łupać, to byłoby nieciekawie. No tutaj jak widać przeciwnicy troszkę się tam zagmatwali chyba. Nie wiadomo co się tam działo. O, i kolejny pożarek przy okazji wleciał. Samolociki troszkę się postrąca. Widzicie, myśliwca też warto wysłać, bo zawsze coś może przechwycić co jakiś czas. Raczej nie będzie to częste, ale no i zawsze też się odpali zwiat, no bo ten samolot od czasu do czasu coś pokaże, więc będzie optymalnie. O, i tutaj już jest na przykład taki zasięg, że mógłbym przełączyć na przeciwpancerne i one by tutaj już zadały, wydaje mi się, że fajniejsze obrażenia. Ale zobaczcie, no tutaj ten okręt będzie sobie płynął za górkę, więc też można by pomyśleć o storpieniu go. No to jest oczywiście takie, wiecie, torpienie na bazie, może wejdzie, może się gościu zagapi i gdzieś tam jakieś torpedy go znajdą. No zobaczcie, tutaj jeśli chodzi o przewidywanie z tych torped, no one mają 56 prędkości. No to jest takie tylko tam... No można przewidywać, jak przeciwnik jest powiedzmy na 2 km od nich, a tak to po prostu się tam wystrzeli je, niech płyną, może w nie wpłynie, a może nie. Może mu coś przeszkodzą, że będzie się musiał inaczej ustawić, a może nie. Ale taka bardziej przeszkadzajka. Na takich dystansach rzecz jasna. Tutaj, zobaczcie, płynę, żeby sobie strzelać do tego okrętu, a tymczasem, o, jestem idealnie burtą i dostałem za 20 parę koła od tego pana. Więc, tak jak mówię, no, opancerzenie dobre, ale buły cały czas mogą wchodzić, zwłaszcza jak byłem idealnie burtą ustawionym. Tyle, że tutaj już przeciwnik jest, zobaczcie, na 10 km. Więc można zacząć sobie właśnie z dymka bezkarnie strzelać na 11 tysięcy. Zobaczcie, jakie celne, fajne działa. Więc to jest już taki dystans, w którym ten okręt jest bardzo groźny. No i może być też niewidoczny. Więc dla mnie rewelacja. Zobaczcie, po 7 pocisków trafia i jeszcze gdzieś te dwie torpedy, co tam wystrzeliłem w ten pancernik znalazły, więc taki bonus. Taki bonus. I nie wiedząc kiedy, jak już skróciłem tu na bliski dystans, nagle zrobiło się 120 tysięcy obrażeń, więc... I znowu samolocik sobie wypuszczamy. Zawsze coś może pokazać, wykryć. I zobaczcie, tutaj te działa są naprawdę dobre.
Mogą nawet cytadelować pancerniki. Oczywiście to są pancerniki lżej opancerzone. Tam myślę, że Yamato raczej nie scytadelujemy, no chyba, że już będzie taka naprawdę bliska odległość i będziemy mieli mega farta. A w większości wypadków wystarczy, że te pociski łapią penetrację. Wtedy te obrażenia są naprawdę fajne. I jest bardzo przyjemnie. No tutaj oczywiście zaraz będzie jeszcze jeden taki moment, w którym zobaczycie, że ten okręt fajnie sobie radzi, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zobaczcie, tutaj już trzeba się będzie... A tutaj trochę manewrowania, oczywiście lotnia męczy, ustawiania się na lewo, prawo. Ale zobaczcie, teraz nie chciałem tutaj płynąć dalej i wymieniać się z pancernikiem na... jego pociski, co by nie było, mogą mi więcej zrobić krzywdy niż ja jemu, więc ja będę potrzebował po prostu więcej czasu, żeby go rozwalić, a jeszcze ta lotnia tutaj latała, więc wolałem zrobić manewr i wyminąć tutaj tą wysepkę i się oddalić. I to było, jak widzicie, naprawdę sprawnie, szybko zrobione. Więc okręt, te wszystkie zakręty śmierci wykonuje całkiem szybko, a to jest ważne, żeby to zrobić szybko, żeby przeciwnik miał bardzo krótkie okienko czasowe, który może wam sprzedać plombę. No i znowu bliska odległość, jeśli chodzi o przeciwnika, i naprawdę przyjemnie, celnie ten okręt strzela. Zobaczcie, z 9 pocisków trafia 8, więc... Na średnim dystansie, takim w okolicach 10 km i jeszcze bliższym, te działa robią naprawdę dobrą sieczkę. Więc dobrze jest do tego dystansu dopłynąć. Oczywiście tylko wtedy, kiedy no nie będzie jakiegoś zbyt dużego natężenia ostrzału w naszym kierunku, bo tego nie wytrzyma za bardzo żaden okręt. W większości czasu, zobaczcie, ta bitwa była bardzo wyrównana. Punkty były cały czas podobne, liczba okrętów cały czas podobna. Takie są bitwy najlepsze. Po prostu można w nich zrobić więcej obrażeń, można z nich zrobić więcej doświadczenia i też z biegiem bitwy wydaje mi się, że jak jest, zobaczcie, 6-7 minut do końca, jak jest przeciwnik i zarówno sojusznicy bardziej zdeterminowani, żeby wygrać. Jak jest cały czas wyrównana sytuacja i nie wiadomo, kto wygra, no to umówmy się, że każdy podświadomie się bardziej stara. Każdy chce, żeby po takiej fajnej bitwie to jednak my, żebyśmy byli zwycięzcy. Więc dodatkowo tutaj wszyscy wchodzą na wyższe obroty i jeszcze lepiej się gra. Zobaczcie, na 14 km jak ten okręt celnie strzela, ta salwa powinna być jeszcze trochę w lewo i troszkę do góry i wpadłoby wszystko, ale no to jest daleka odległość i te pociski naprawdę szybko tam się znajdują. Oczywiście jeśli chodzi o niszczyciele, to te przeciwpancerne prawie nic im nie robią, więc tutaj warto sobie od razu zmieniać na obeki i z nich siekać. Za to przeciwpancerne, tak jak mówiłem, bardzo dużo robią dla krążowników, więc tutaj warto sobie w nie łupać. Ja się boję Neapolii, jak gram na jakimś krążku, zawsze wiem, że jak się wystawię w złym momencie mu, to będzie strasznie bolało. I tutaj zobaczcie nawet jak ten okręt wymija, ale nie chodzi o wyminięcie tych torped, bo one są wolne i słabe na taki krążownik, ale zobaczcie, jak bez większego problemu na full speedzie nie wbijam się tutaj w tą wyspę, tylko spokojnie ją wymijam. Więc manewrowanie tym okrętem to sama przyjemność. Jeszcze w razie czego, proszę bardzo, tutaj możemy zadymić, możemy jeszcze zadymić tutaj przy okazji naszego sojusznika i sobie postrzelać znowu z dymka. A przeciwnik nie może za bardzo się w nas wstrzelić. Oczywiście może walić na ślepo w dym, ale to zawsze jest mniej skuteczne niż jak widzimy cel, umówmy się.
Tak więc okręt naprawdę o bardzo dużych możliwościach walki, głównie dzięki temu, że jest właśnie świetnie opancerzony, ma ten dymek, który potrafi, to jest game changer taki, bo może naprawdę zmienić sporo, jak nagle przeciwnik nie wie, gdzie jesteśmy i zaczynamy sobie łupać, a on nic nie może zrobić, no bo te działa też są przyzwoite, więc łupanie jest dosyć konkretne i żaden przeciwnik za długo tego nie wytrzyma na bliższym dystansie. Dlatego no świetna jednostka. Jak chcę trochę bardziej pozarabiać i dobrze się pobawić, to sobie ją odpalam. I jak gdzieś nie złamie jakoś ewidentnie, to większość bitew jest naprawdę przyjemna. Zobaczcie, to strzelanie było na 14-1, jak pociski wyleciały. Oczywiście lotnia jest źle ustawiona, ale chodzi o to, że prawda, że ładne buły z sześciu dział, więc jest naprawdę przyjemnie, jeśli chodzi o strzelanie do pancerników. Zobaczcie, 26 tysięcy z sześciu dział. No, nie jeden krążownik. Pozazdrości wam takiej siły ognia na takim dystansie. Lotnia była bez szans. Co cieszy, jak najbardziej. Lotnia zawsze powinna ginąć. Nie ma jakiegoś tam stania na końcu świata i przetrwania. Nie. Zawsze trzeba znaleźć i dziada wykończyć. To jest podstawa. No ale oczywiście jeszcze się będzie mścić, no bo jakżeby mogło być inaczej, w końcu go zatopiłem. Ale no cóż, takie już prawa lotni. Więc moi drodzy, tak samo jak tutaj ta lotnia została potraktowana, tak samo może zostać potraktowany wasz krążownik, jeśli się źle ustawi. Więc mówię, radzę uważać, te działa są celne, mają dużą penetrację, a to jest bardzo sroga kombinacja. Niewiele dział ma właśnie takie parametry, że są celne i mają dużą penetrację. Co do zwalczania okrętów podwodnych na tej jednostce, no to nadaje się, powiedzmy, że średnio. Głównie brakuje tu sonaru. Jakby był sonar, to już by była bardzo groźna jednostka, bo po pierwsze torpedy byśmy widzieli szybko, po drugie też podwodniak nie mógłby gdzieś tutaj w okolicach nas robić, co by chciał. Ten zasięg 8 km jest do przeżycia, więc z bombami głębinowymi. No i tyle. Jak widzicie, świetne zarobki, duża ilość punktów. No i też warto brać ten okręt, bo na nim się robi dużo dobrych bitew. Zobaczcie, 10 punktów brakło do 3000. No mówię, rewelacyjna jednostka naprawdę. Jedna z najlepszych dziesiątek, jeśli chodzi o krążowniki według mnie. Bardzo przydatna jako okręt wsparcia. No i też jako dostarczyciel kasy. Więc polecam serdecznie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o omówienie tego okrętu. Chyba wszystkie aspekty zostały poruszone. Standardowo zapraszam na streamki o 20. No i jak będziecie chcieli o coś spytać, pytajcie w filmie. No, większość komentarzy, jakie tutaj mi dajecie, to odpisuję i staram się pomóc, na ile mogę. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i udanych bitewek. Bye, bye.